Wyprawa do wyjątkowych klasztorów, starych warowni, zabytkowych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 60 pomników historii rozsianych po całej Polsce. Tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze elitarne grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Jedno z najstarszych i największych polskich miast o niesłychanie burzliwej historii. Wartisławia, Boroszlo, Breslau, wreszcie Wrocław, czyli historyczna stolica Śląska. O jego randze i znaczeniu świadczy fakt, że to właśnie tutaj w roku 1000 Bolesław Chrobry założył biskupstwo. Leżąc na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych, Via Regia i szlaku bursztynowego, miał Wrocław doskonałe warunki do rozwoju. Na przestrzeni tysiącletniej historii przechodził w ręce czeskie i niemieckie, by ostatecznie po II wojnie światowej powrócić w granice Polski. Na Odrzańskiej Wyspie w IX wieku plemię Ślężan założyło osadę, którą Mieszko I przekształcił w gród. Jednak pisana historia Wrocławia rozpoczyna się w roku 1000, kiedy Bolesław Chrobry zakłada tu biskupstwo. Po jego śmierci Henryk Brodaty wybrał miasto na stolicę Śląska. Wrocław, zespół historycznego centrum, uznano za pomnik historii w 1994 roku. Znajdujemy się na Ostrowie Tumskim, to jest najstarsza dzielnica Wrocławia. Wyjaśnijmy może najpierw, co tak naprawdę oznacza nazwa Ostrów Tumski. Ostów w starosłowiańskim języku oznacza wyspę. Tum, katedra, a więc wyspa z katedrą. Najstarsza dzielnica, ale też pierwsza siedziba władz Wrocławia. Wrocław powstał jeszcze zanim powstała nasza ojczyzna. To miasto założył książę czeski z rodu Przemyślidów, ojciec świętego Wacława. Książę Wratysław I, po polsku zwany Wrocisławem, stąd nazwa Wrocław. I tu właśnie na Ostrowie Tumskim, na Brodach, na Odrze przy szlaku bursztynowym założył pierwszy gród książęcy. A potem w wieku X przyszli tutaj Piastowie. To tędy Dąbrówka, jego prawnuczka, jechała do Gniezna, aby poślubić naszego księcia Mieszka I. W połowie XIII wieku Wrocław stanął w obliczu tatarskiego najazdu. Henryk II Pobożny ze względów strategicznych rozkazał podpalić opuszczone w popłochu miasto. Na szczęście nieprzyjaciel odstąpił. Według kroniki Jana Długosza Tatarów odstraszył słup ognia, który znienacka pojawił się na niebie. Swoją gorącą modlitwą miał wywołać go błogosławiony Czesław, patron miasta. Po najeździe tatarskim proces urbanizacji rozpoczął się na nowo. Wyznaczony został rynek oraz układ ulic, który w większości zachował się do dziś. Z pierwotnego założenia został jedynie nowy targ oraz nieregularności w przebiegu kilku ulic przy kościołach świętego Wojciecha i świętego Wincentego. W połowie XIII wieku zaczęły także powstawać mury miejskie. W XIX wieku fortyfikacje przekształcono w promenady, które stały się centrum życia towarzyskiego jednego z najnowocześniejszych miast Europy. A propos Centrum Życia Towarzyskiego, to z całą pewnością jest nim wrocławski rynek, a jedną z najważniejszych budowli oczywiście wrocławski ratusz. Przepiękna średniowieczna budowla. Czy patrząc na niego możemy odkryć kolejne fazy jego powstawania? Ratusz w ogóle stanowi część bloku śródrynkowego wrocławskiego, który miał pierwotnie funkcję handlowo-mieszkalne. Sprzedawano tam najważniejsze artykuły potrzebne w codziennym życiu. Jak na rynku, swoją funkcję handlowe po prostu. Tak. W XIV wieku stał się już siedzibą władz miejskich, ponieważ dobudowano izbę rady, izbę ławy oraz salę wójtowską, gdzie się odbywały sądy. Ostateczną swoją formę ratusz uzyskał w latach 1470-1510. Wtedy wykonano przebogaty rzeźbiarski wystrój wnętrza i elewacji, utrzymany w stylu późnego gotyku z elementami wczesnego renesansu. Kto nie był w piwnicy Świdnickiej, ten nie był we Wrocławiu, czyli znajduje się tam najstarsza w Europie piwiarnia. Tak, znajduje się tam najstarszy w Europie, czynny do dzisiaj lokal. Wzmiankowany w 1303 roku, nad wejściem do piwnicy Świdnickiej jest taka charakterystyczna grupa rzeźbiarska. Birbant i złośnica. Birbant i złośnica, tak. Ku przestrodze, jak rozumiem. Tak, ku przestrodze. Tu wracający piwosz z dzbanem i konwią.
i jego połowica ściągająca drewniany chodak z nogi. W XX wieku Wrocław staje się centrum nowoczesnej architektury. Jak wygląda wrocławski modernizm? Około 1900 roku zaczęły powstawać pierwsze nowoczesne domy handlowe na terenie Starego Miasta. Z tych domów najbardziej luksusowym był dom braci Barasz, obecny Feniks, który w swojej pierwotnej formie nie odbiegał od domu towarowego Harrodsa w Londynie. W latach 20. i 30. już można mówić o pojawieniu się modernizmu już w wersji klasycznej z kubicznymi bryłami. Czyli surowa architektura zaczyna dominować. Tak, surowa architektura, zasadniczo bez dekoracji. Przyszedł rok 1944, Wrocław zamieniono w twierdzę, Festung Breslau. Wojna odbiła się bardzo znacząco na Wrocławiu. W jakiej skali to były zniszczenia? Wrocław był zniszczony w podobnym stopniu chyba jak Gdańsk, jeszcze przed oblężeniem. Niszczone były przede wszystkim dzielnice południowe i zachodnie, bo liczono się z tym, że atak przyjdzie od tamtej strony. Do tego doszły naloty, no i zniszczenia wynikły z działań wojennych i oblężenia trwającego przez 3 miesiące. Wrocław poddał się dopiero po kapitulacji Berlina. Rozpoczęta po wojnie odbudowa miasta przywróciła układ zabudowy rynku, placu Solnego i niektórych ulic Starego Miasta. Zrekonstruowano też wszystkie świątynie i większość monumentalnych budowli. Dziś, wędrując kolorowymi ulicami Europejskiej Stolicy Kultury 2016, widać jak na dłoni, że Wrocław to jedno z najpiękniejszych polskich miast i prawdziwa skarbnica zabytków i pamiątek przeszło 1000-letniej historii.